a na scenie Tupicinatores de Danenses, prosimy o brawa dla nich. Z maestro, również autorem kompozycji, Pawłem Kuliszem. Oczy nasze radowały prześliczne gdańszczanki, patrycjuszki gdańskie w przepięknych strojach z koła seniorów Motława. Brawa dla nich olbrzymie. A przepraszam, ze Stowarzyszenia Nasz Gdańsk? Tak? O czym? To stowarzyszenie powstało na 90. rocznicę urodzin pana profesora Janusza Itisa w postaci cudownej, kochającej Gdańsk. Dziękuję za dopowiedzenie. I zespół Taraba. Dziękuję im serdecznie. Oraz Teatr Feta. Żegnamy teraz brawami naszych oficjalnych gości. Otworzą się ponownie wrota Dwora Artusa. Brawa dla nich olbrzymie. Trzymamy kciuki za handel. Trzymamy kciuki za spokojne, piękne dni, pełne spotkań, rozmów, handlu. Starajcie się kupować tanio, a handlowcom radzę, sprzedajcie drogo. I znajdźcie się gdzieś po środku. No jak widać, jarmark dominikański się rozpoczął. No co prawda to jest trzeci garnitur, bo ja kandydowałem na prezydenta Gdańska, Czerwony Korsarz, a teraz nawet pani Dulkiewicz jako prezydent nie przyszła otworzyć jarmarku, a prezydent Adamowicz zawsze otwierał. Więc tutaj już trzeci garnitur, bo to wiceprzewodnicząca rady, wiceprezydent, zastępca prezydenta otwiera. No to już nie jest ten jarmark, co kiedyś był. Pozdrawiamy z Gdańska, Czerwony Korsarz, Sławomir Ziębiński. Jak widzieliście na początku reportażu, z przedproża mnie właściciel wyganiał, bo tu są teraz nasze kamienice, a wasze ulice i nie wolno wchodzić na przedproże, nawet bo są prywatne już. No niestety do tego doszło w Gdańsku, że już mamy prywatne przedproża i nie wolno tam wejść nawet dziennikarzowi, no bo rozrabia. Pozdrawiam, Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziębiński, kontradmirał Morskich Duszyn Strzeleckich. Dziękuję bardzo i zapraszam. Gdańska, naszych gości oficjalnych do paradu, udamy się.